Chroń bioróżnorodność. Dzień dobry. Przychodzę dzisiaj do Was z ważnym tematem. Chroń różnorodność biologiczną. Dlaczego to takie ważne? Na co będę zwracać dzisiaj uwagę? Chciałabym Wam opowiedzieć, dlaczego uczymy się o różnorodności biologicznej, czym ona jest, jakie ma znaczenie, ale także co jej zagraża. Podam Wam dzisiaj dużo przykładów zagrożonych gatunków oraz jakie człowiek wykonuje działania na rzecz jej ochrony. Proszę, obejrzyjcie niedługi webinar do końca, bo na końcu chciałabym zaprosić Was na bardzo ciekawe wydarzenie. Wiecie, że jestem specjalistką od matury. Pomagam przygotowywać się uczniom do egzaminu maturalnego, więc na początku chcę Wam powiedzieć, jakie ważne pod względem właśnie matury są treści dotyczące różnorodności biologicznej. Temat powinien zainteresować maturzystów z biologii, ponieważ macie tutaj cały punkt tyczący się różnorodności biologicznej, jej zagrożeń i ochrony, ale także maturzystów z geografii. My w dziale Problemy środowiskowe współczesnego świata mówimy o georóżnorodności i bioróżnorodności. Ale dzisiejszy temat absolutnie nie jest dla uczniów i maturzystów, tylko dla nas wszystkich. Spójrzmy na te wspaniałe zdjęcia. Czy wyobrażacie sobie, jakby wyglądał nasz świat, gdyby ta różnorodność biologiczna zaczęła się kurczyć, a pewnych gatunków na świecie zaczęłoby brakować? Różnorodność przyrody może dotyczyć zarówno przyrody ożywionej, jak i nieożywionej. Będziemy mówić o bioróżnorodności, czyli zróżnicowaniu przyrody ożywionej, gatunków i ekosystemów. Ale geograf zainteresuje się bardziej georóżnorodnością, czyli zróżnicowaniem nieożywionych elementów środowiska, skał, gleby oraz wód. Wyróżniamy następujące różnorodności. Po pierwsze, genetyczną. Klasycznym przykładem gatunku o bardzo szerokim zasięgu jest człowiek. Cechy o znaczeniu adaptacyjnym okazały się niezwykle istotne, na przykład podczas zasiedlania kolejnych kontynentów. Barwa skóry to jedna z właściwości będąca przystosowaniem do różnego natężenia promieniowania UV. Jest ona tym ciemniejsza, im więcej znajduje się w niej melaniny, barwnika chroniącego komórki organizmu przed szkodliwym promieniowaniem. Druga to różnorodność gatunkowa. Im większa jest liczba gatunków, tym wyższa różnorodność gatunkowa badanego terytorium. Precyzyjne ustalenie liczby gatunków żyjących w danym ekosystemie nie jest zawsze możliwe. Nawet na dostępnych i wielokrotnie przebadanych obszarach Europy wciąż spotyka się przedstawicieli gatunków, które nie zostały wcześniej opisane. Różnorodność gatunkową bardzo trudno rozpoznać, przede wszystkim w głębiach oceanicznych, wnętrzach jaskiń czy niedostępnych zakątkach lasów tropikalnych. I trzecia, różnorodność ekosystemowa, która zależy między innymi od odległości od mórz i oceanów, ukształtowania terenu czy wysokości nad poziomem morza. Poszczególne strefy klimatyczne posiadają specyficzną szatę roślinną, która wraz z warunkami abiotycznymi wpływa na to, jakie zespoły bakterii, grzybów i zwierząt je zamieszkują. Dlaczego różnorodność biologiczna jest tak ważna? Dlatego, że pełni usługi ekosystemowe. Usługi ekosystemowe, czyli korzyści, jakie ludzie w gospodarstwach domowych, całe społeczeństwa i gospodarka zyskują ze środowiska naturalnego. Wyróżniamy usługi ekosystemowe, zaopatrujące, które dostarczają nam żywności i surowców, usługi regulujące, które wpływają na regulację jakości powietrza, retencję wody, regulację klimatu oraz usługi kulturowe, niematerialne korzyści, jakie przynosi rekreacja, edukacja, turystyka, z której tak chętnie korzystamy. Niestety człowiek zagraża różnorodności biologicznej swoim codziennym postępowaniem. Część z tych rzeczy musi człowiek robić, by funkcjonować, by żyć, ale popatrzcie, w jakim stopniu doprowadzamy do niszczenia różnorodności poprzez zanieczyszczenia środowiska. Człowiek zmienia klimat, emitując gazy. Człowiek powoduje znikanie ekosystemów naturalnych.
Człowiek eksploatuje zasoby przyrody, pobierając surowce, i człowiek wprowadza gatunki inwazyjne. Tym wszystkim powoduje zagrożenia różnorodności biologicznej. Jakie mamy tego konsekwencje? Spójrzmy na ten wykres. Organizacja WWF opublikowała raport na koniec 2022 roku, w którym zawarła globalny wskaźnik żyjącej planety. Zwróćmy uwagę, że spośród tysięcy populacji, którą reprezentowało 5230 gatunków monitorowanych, zauważono spadek tych populacji o 69%. Popatrzmy, liczba gatunków zagrożona wyginięciem jest przerażająca i wynosi 42 100. Spośród tych gatunków największą grupą stanowią gady i liczba zagrożonych gatunków wynosi tu 41%. Na zdjęciu jaszczurka zielona. Rafy koralowe 36% zagrożonych gatunków. Drzewa, przykład ze zdjęcia sosna drzewokosa. 27% ssaków, tak jak dobrze znana w naszym kraju kozica, w przypadku płazów traszka grzebieniasta oraz grupa ptaków, na zdjęciu przykładowo głuszec zwyczajny. Polska wpisuje zagrożone gatunki do Polskiej Czerwonej Księgi. Zerknijmy na tą listę. Warto podkreślić, że najbardziej zagrożone gatunki w naszym kraju to bezkręgowce, których tempo wymierania jest absolutnie bezprecedensowe. I tak na liście znalazły się gatunki wymarłe, do których na przykład w naszym kraju należy tur, gatunki zanikłe, wśród których są 42 gatunki roślin, gatunki skrajnie krytycznie zagrożone, bardzo silnie zagrożone oraz zagrożonych wyginięciem. Pamiętajmy, że liczby przedstawione w tabeli tyczą się tylko gatunków występujących na terenie Polski. Gatunkami zwierząt skrajnie zagrożonymi wyginięciem w naszym kraju są na przykład kozica tatrzańska, orlik grubodzioby oraz wąż esculapa. Orlik grubodzioby w Polsce objęty jest ochroną gatunkową ścisłą i wymaga czynnej ochrony. Wokół gniazd orlików obowiązuje strefa ochronna. W promieniu do 200 metrów nie wolno się zbliżać do gniazda, a w okresie lęgowym ta odległość wynosi 500 metrów. Innym sposobem ochrony tego gatunku jest ratowanie drugiego pisklęcia i sztuczne wychowywanie go. Zagrożone są także gatunki roślin. Krytycznie zagrożony jest okrzyn jeleni. Okrzyn jeleni rośnie w górach środkowej i południowo-zachodniej Europy. W Polsce jego występowanie jest w Karpatach tylko w dwóch miejscach. Na Babiej Górze oraz na Malinowej Skale w Beskidzie Śląskim. Za to mniszek pieniński, endemiczny gatunek dla pienin, który możecie spotkać jedynie w Polsce na zboczach masywu Trzech Koron w Pieninach Środkowych. W Polsce dokonywane są działania na rzecz ochrony, jest ich bardzo dużo. Głównym, najbardziej znanym jest tworzenie obszarów chronionych. Spójrzcie na tą mapę. Z jednej strony wydaje się, że jest ich dużo. Z drugiej strony, kiedy policzymy parki narodowe, które są najwyższą formą ochrony przyrody, to zajmują około 1% powierzchni naszego kraju, czyli wcale nie tak dużo. Pokazałam Wam także, że prowadzi się ochronę gatunkową poprzez wpisywanie na listę gatunków zagrożonych. Prowadzi się wzbogacanie bioróżnorodności poprzez wprowadzanie w ramach racjonalnej gospodarki nowych gatunków roślin oraz, ostatnią rzecz bardzo ważną, edukujemy społeczeństwa, żeby pokazać, jak ważne jest chronienie różnorodności biologicznej. I właśnie w ramach tego ostatniego punktu chcę zaprosić Was serdecznie na webinar, który zostanie przeprowadzony w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej,
której celem jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Polski dotyczącej różnorodności biologicznej, jej roli w życiu ludzi i funkcjonowaniu społeczeństw, zagrożeń wynikających z utraty różnorodności biologicznej, konieczności i możliwości jej ochrony. To wydarzenie odbędzie się 17 kwietnia 2023 roku o 10. Link do rejestracji do wydarzenia znajduje się w opisie tego filmu. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o bioróżnorodności, jak przeciwdziałać zmianom, które postępują oraz które gatunki wymierają, koniecznie zapraszam Was na to spotkanie. Zatem, moi drodzy, chrońmy bioróżnorodność. Dziękuję za uwagę.